właśnie jadę nagrywać odcinek. Dzisiaj audycja radiowa w Nordę FM. Wystąpię tam razem z Brodatym Zbirem, którego właśnie tutaj doganiam. Tu jego Berlingoza. Zaczyna nagrywać. Jesteśmy właśnie z Brodatym i już tutaj za chwilę będziemy wchodzić do studia Nordę FM. Przygotowujemy się pomału na jakieś pytania. Kawusia będzie. Będzie za chwilę kawusia. Jest bardzo kulturalnie, sympatycznie. Tak jest. Bardzo mnie obsługa. Super. Do kawusi. Dobra. Usłyszycie nas za chwilę. Przepraszam was, nie? Tutaj się widzimy z panem redaktorem. Pan Grzegorz Renusz. Witam. Słyszycie go często właśnie na antenie Norda FM. Zapraszamy. 88 FM na Bałtyckiej Fali zresztą. Dokładnie. Tak jest, witamy. Tak, witam bardzo serdecznie panów. Bardzo miło. I za chwilę widzimy się już w studiu. Na przesłaniu. Tak to wygląda. Od środka. Dzisiaj w naszym studiu Sebastian Chyliński, wejherowianin z krwi i kości. Witam serdecznie Ciebie. Witam serdecznie. I Zbigniew Błaszczyk, zwany też Brodatym Zbirem, znany w mediach społecznościowych przede wszystkim tak pod jest. Takim... Witam. Witam serdecznie, Brodaty Zbir, zachodniopomorskie. Zachodniopomorskie nam się tutaj kłania. Obaj panowie na co dzień, znaczy na co dzień, po godzinach, lubią poszukiwać skarbów w ziemi z wykrywaczami metalów. Poszukują, cóż tam w ziemi się kryje, jakieś znaleziska wyjątkowe na swoim koncie macie? Opowiadę pierwszy. Prócz jakichś puszek oczywiście. Znaczy generalnie traktujemy to jako formę rozrywki, jest to relaks przede wszystkim. Skarbów nie szukamy. Generalnie staramy się działać tak, aby nie wyrządzić żadnych szkód, mieć zgody właścicieli gruntów. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Tak. Mamy przy okazji dobrze się bawić. My mamy się bawić, a nie męczyć. Także to jest to. To najważniejsze, ale dzisiaj spotykamy się trochę w innym temacie. Też poszukujecie i może nie tyle skarbów. I co najważniejsze, nie pod ziemią, a to co na ziemi, co pozostawialiśmy my sami w lasach. Forest Challenge, tak nazywa się kolejne wyzwanie, które się pojawiło. Obaj panowie w tymże wyzwaniu również wzięliście udział, zauważyłem. Tak jest, dokładnie. Zostaliśmy nominowani przez przyjaciół po kanale, jak to się mówi. Dokładnie. Zainicjowała to grupa Grad Plus na YouTubie, bardzo polecam chłopaków, a zaczął to Kuba, jak się nie mylę, Jacob July to wszystko zaczął zbierać i zaczął nominować. I chłopaki wpadli na pomysł, żeby to puścić w eter i to jest mega, mega. Tak, znalazłem też i podzieliłem się na naszym Facebooku takim zdjęciem, które mogłoby być też znakiem rozpoznawczym w naszych lasach, taką przestrogą w lasach i w górach zwierzęta nie zostawiają śmieci. Ludzie, tak, prosimy, zachowuj się jak zwierzę. Zauważyłem to właśnie na waszym profilu na Facebooku. Tak, wprowadzając w temat naszej dzisiejszej rozmowy. Tak, to prawda. No i tak jak tutaj Zbyszek wspomniał, Brodaty Zbir, że jedna osoba, która jest nominowana do tego challenge'u, nominuje kolejne trzy. Każda z tych trzech po wykonaniu challenge'u nominuje kolejne trzy osoby. No i ten łańcuszek się bardzo szybko powiększa. No i moim zdaniem ta inicjatywa jest jak na początek roku taka godna pochwalenia, żeby włączyć do tego jak największą liczbę mieszkańców. Już myślałem nawet nominować ratusz wejherowa i tak dalej, no ale tak daleko nie wybiegamy. Ale też możliwość. Dobry plan, dobry plan. Dobry plan, żeby samorządy też to włączyć, bo dlaczego żeby nie, w końcu to też na ich terenie te lasy nasze piękne się znajdują. Jeżeli chodzi o Forest Challenge, powiedzmy pokrótce, na czym tak naprawdę sama inicjatywa polega? Polega na... Prócz tego, że nominujemy. Wybieramy się do lasu w wolnym czasie z dzieckiem, z żoną, na przykład tutaj z wejherowa chłopaki. Adi wejherował, dobrał się z żoną, tyle co śmieci udźwignął, wziął 3 wory. Dobrze, że chłop jest duży, bo ja na przykład dałem radę 1 worek, bo miałem mało czasu, ale są ludzie, którzy targają naprawdę dużo tych śmieci, wyciągają, no niebezpieczne są, wiadomo, trzeba się zabezpieczyć, rękawiczki. Zgadza się, może na różne przedmioty się naciąć. Ja akurat swój challenge wykonałem wczoraj, no i do lasu, w którym ja się udałem, to mam dosłownie 15 metrów. Wiedziałem, że nie muszę daleko szukać, no i zabrałem ze sobą 2 wory jutowe, takie większe. No i to trwało jakieś może maksymalnie 40 minut, zanim zrobiło się ciemno, a już były pełne samych butelek i tak dalej. Wiedziałem, że skala problemu jest naprawdę duża, więc mam nadzieję, że ta akcja coś tutaj sensownego zapoczątkuje nam wszystkim. A o tyle też to dziwi, że jednak mamy tą działającą już od dłuższego czasu ustawę śmieciową, która teoretycznie miała wyeliminować właśnie tego typu rzeczy, ale jednak nadal. Właśnie gdzieś tam, gdzie wydaje nam się, że przecież nikt nie zauważy. Można wrzucić, można wyrzucić, a jednak te śmieci się pojawiają mimo tego, że płacimy. To jest tak, że pełną butelkę soku czy jakichś innych płynów się... Nie jest ciężko zanieść do lasu, ale już wynieść z powrotem to już nie ma siły. Jest pustą, najważniejsze, tak, pustą, lżejszą. Dlatego
jest ta akcja i to będzie rozszerzone bardzo mocno. Bo warto to rozszerzyć jeszcze o jeziora, dzięki temu radiu plaże. Tutaj mogliśmy być i to na pewno będzie też dużo ludzi usłyszy o tym. Także. Bo wy panowie też z problemem na pewno spotykacie się właśnie na co dzień w ramach swojej pasji, w ramach tego poszukiwania. No odwiedzacie właśnie trudno dostępne często rejony. No i jak to tutaj u nas w naszych pięknych lasach i nie tylko wygląda? Jest tych śmieci dużo? No po tym, co słyszeliśmy już po samych zbiorach, to ogromna skala. Nam się udaje zbierać tylko te śmieci, które widzimy. Tych, których nie widzą, widzą nasze detektory. Dzięki temu one już tam tak, wyciągane z głębi są. Ziemi da się dokładnie. No. Tak jak tutaj Zbyszek bardzo dużo czasu spędza w wodzie, dokładnie. Posługując się tak zwanym sandskupem. No, szuka wiadomo drobnych, jakiejś może zaginionej biżuterii na zlecenie czasami, dużo zlecenie ale jest. Przede wszystkim masa, to idzie zobaczyć na jego kanale Brodacy Zbir, masa kapsli, puszek, szkiełem tego wszystkiego. Naprawdę, to co teoretycznie powinno znaleźć się w śmietniku, leży na dnie jeziora czy tam morza. Skala problemu jest naprawdę ogromna. Do tematu za momencik powrócimy, póki co na naszej antenie Komo Digest. Jest tam rozpoznawalną osobą. Kiedyś był na lotosie i teraz oni mnie powiązali i teraz moje filmy chłopy z lotosa oglądają. Po 50 lat chłopy mówi, przez ciebie ty, ja 9 odcinków musiałem obejrzeć. Przychodzi kobieta, mówi, ty przez ciebie mój chłopce kupi wykrywać teraz. No. Ja nikogo nie namawiam, tylko pokazuję, że można odpocząć, no, sprzątając i się bawiąc. No, są, no na przykład nie lubię, jak ktoś wychodzi, sam oglądam mało kanałów teraz, bo nie ma czasu. Ktoś idzie, znajdzie śmieć, pola, bo śmieć. Ja mówię, nikt ci nie kazał, sam wychodzisz, no, mówię, ty pewnie, znajdziesz to. Konkretko zapowiem. I za dosłownie półtorej minuty będziemy wchodzić. Pojawia. 20 minut pozostaje nam do godziny 17. Za moment powrócimy do naszej wyjątkowej rozmowy z poszukiwaczami skarbów, że takich nazwę, ale przy okazji też wyjątkowego Forest Challenge'u. A póki co zapraszam też na to, co u nas już jutro. Ciekawi was świat żół, a może uważacie, że ich stosowanie jest banalnie proste? Dobrze trafiliście. Wspólnie z fitoterapeutą Michałem Konkel zapraszamy was do zgłębiania tajemnic zielarskiego świata. Chciałbym opowiedzieć trochę o McDonaldyzacji w przyrodzie. O czym zapytacie? McDonaldyzacja w przyrodzie to papierki i kubki w lesie. Nie, gdzieś tu też naprawdę taki bardzo fajny jest ten zielarz. Widać, że to jest jego też pasja i ogólnie no, ma papiery na wszystko i też nie taki sfizowany, że zioła i tylko zioła i nic innego nie. Też właśnie często jakoś przychodzi, to jest wsparcie normalnej, tradycyjnej medycyny. Jedno drugiego nie musi wykluczać i nie wyklucza, a jedno z drugim też musi współgrać. I jak właśnie gdzieś tam coś przychodzi z jakimiś problemami z tarczycą, to prosto, ja muszę mieć wyniki badań, bo tarczycy nie jest tu, no to co ja mogę zapisać, to nie jest tak, że z tarczycą problem i nic tam, więc taki z głową na karku po prostu gościu. Konkretny. No. W razie co, to się podkłada badaniami. Tak jest. Wie co ma odpowiedzieć, to jest podstawa. A nie, wróżyć z fusów, a trzeba teraz pić wodę taką i taką, to pomoże. Broń Boże do lekarza i... Jest reklama tabletek, gdzieś tam usłyszysz, że 100 sztuk za 20 zł i leci po znajomych powiedzieć, fajne